Wiem, co zrobimy. Może na tych schodach tutaj spróbujmy coś. Nie wiem, ja też muszę się uspokoić. Bo u mnie to zaraz to przejdzie albo nie przejdzie. Jak masz mało siły, to pobierz energię z naszych urządzeń, ale tylko i wyłącznie do kontaktu z nami. I z nas nie możesz pobierać energii. Zabraniam ci. Jest ktoś z nami tutaj? Przyjdź. Podejdź do tego urządzenia. Dziękuję. Możesz to powtórzyć? Tak, dla pewności. To ty jesteś tą kobietą, która się odzywała? Jak tak, to podejdź do tego urządzenia. Dziękuję. Chcesz z nami porozmawiać? Czy się boisz? Jest ktoś jeszcze tutaj z tobą? Podejdź, jak tak. Co to kurwa było? Jakby ktoś gasił światło i zapalił. Jest tu ktoś? Nie? Jaki chuj poczułam. No, a też teraz. Słyszę pan, co to jest? Usuwa inaczej. A ten dziś musi się robić. Mamy stąd sobie iść? Możesz podejść do tego urządzenia, które stawiam teraz. Przynajmniej staram się postawić. Dotknąć to urządzenie, przejść koło tego urządzenia, żeby zapaliły się wszystkie lampki. Możesz to dla nas zrobić? Nie to, to drugie wyżej. Nie zrobi ci krzywdy. To się znajduje gdzie? No przecież staliśmy tu cały czas. Jest to, że jesteś tak samo.
Przez tych też jest przejście. Jest kilka wejść. Niekoniecznie musi być w sami wejść. A jest z nami Pan domu? Możesz potwierdzić to na tym urządzeniu? Powiem wam szczerze, że ja bym miała pampersa, to bym w niego narobiła, nie? Bo dziwnie się czuję. Ale też nie mogę pokazać, że się boję, bo tu jest coś grubszego. Od samego początku, jak my tutaj przyjeżdżaliśmy, tu jest coś grubszego. Poszłeś już sobie lub poszłaś? Cały czas mam odczucie, że mamy stąd iść. Takie dziwne to odczucie mam. Pierwszy raz takie odczucie mam. Mamy sobie stąd iść? Podejdź jeszcze raz do tego urządzenia. Jak jeszcze jesteś tutaj? Czy poszłaś sobie? Chcemy z tobą porozmawiać. Z wami, bo wiemy, że tutaj jest was dużo. Wiem, że jest coś, co was blokuje. Więc jak, koniec rozmowy? A ja myślę, że to nie byłaś ty, kobieto, tylko to był pan tego domu. Ale ten rempot, to ja byłam w szoku, ty. Dotknij go jeszcze raz. I te dziwne odgłosy na górze. Ale tam nikogo nie ma. No, nie słyszałem nigdzie. Może do góry pójdźmy, zobaczę. Tam tylko woda. To może to była woda. Nie wiem, ja się ciężko tu czuję.
Podejdź jeszcze raz do tego urządzenia. Przejdź koło tego urządzenia jeszcze raz. Może tutaj jesteś z nami? Daj jakoś znać o sobie. Jeszcze jest nikogo. Ja wiem, ale dziwnie się czuję, dziwnie mi serce bije. Dotknij którejś z urządzeń. Chcemy z Tobą tylko porozmawiać. Nie przyszliśmy tutaj Cię wyganiać, nie przyszliśmy Ci zrobić krzywdy. Porozmawiasz z nami? Dasz znać na tych urządzeniach? Nie, ja na strych nie idę. Nie wiem, Natan, ja naprawdę dziwnie się czuję. Podejdź do tego urządzenia, zrób tak. Na schodach pokazałaś, że jesteś. Więc tutaj też pokaż. Myślę, że tu mam mniej przestrzeni, wiesz? Możliwe, że tak, ale tutaj pamiętam, też mroczni coś mieli. Już nie pamiętam, co na tym korytarzu nie mieli. A ostatnio Shadow oglądałam i oni tutaj też na schodach coś mieli. Wiem, co zrobimy. Może na tych schodach tutaj spróbujmy coś. Nie wiem, ja też muszę się uspokoić. Bo u mnie to zaraz to przejdzie albo nie przejdzie. Po prostu, tak jak mówię, mam takie dziwne odczucie, że coś za nami łazi, coś jest tutaj. No bo jest, no. To może teraz tutaj dotkniesz, jak Natan odejdzie. Tak jej chyba nie postawisz, wiesz? Tu masz więcej przestrzeni. To nie ty. Możesz to powtórzyć? Powtórz to, proszę cię. Powtórz, pokaż, że jesteś. O kur... Natan, ja bym się tutaj chyba poiszczała i posrała, to jakby się te drzwi zamknęły. Tak, bardzo fajnie, jakby się drzwi zamknęły, ty. A właśnie, zamknij te drzwi. Lubię, otwórz szerzej. Te w oddali tam, uchylone, otwarte. Jak masz mało siły, to pobierz energię z naszych urządzeń, ale tylko i wyłącznie do kontaktu z nami. I z nas nie możesz pobierać energii.
Zabraniam ci. Ja teraz takie urządzenie, przez które już rozmawiałeś. To jak oddajesz takie dźwięki, szurasz, to podejdź do tego urządzenia, które stoi tutaj na podłodze. Proszę cię, podejdź, dotknij go. One ci krzywdy nie zrobią. Nie wiem, bo porypane to miejsce jest to. Ogólnie jest porypane to miejsce. Od samego początku, jak to przyjechało, porypane. Jest tutaj ktoś z nami? Nie chcemy wam zrobić krzywdy.
Ja mam na imię Agnieszka, jest Natan i Marta. Jest tutaj może pan tego domu, który rządzi tutaj? Cześć. Cześć. Możesz podać swoje imię? Co? Bo chciałbym wiedzieć, jak masz na imię. Porozmawiać z tobą, bo jak rozmawiałam z... Bo jak rozmawiam z kimś, to chcę wiedzieć, jak ma na imię. Pamiętacie mnie? Ja już tutaj byłam, Natan też tutaj był. Pamiętacie nas? Popełnił tutaj ktoś z was samobójstwo? To znaczy nikt tutaj się nie powiesił, tak? Możecie przekazać swoją historię. Czy jest tutaj coś złego? Czy jest tutaj z wami mężczyzna o imieniu Marcin? On się podobnież powiesił na styku. Jestem? Jestem. Pamiętasz mnie, Marcinie? Pamiętasz mnie? Pytałam się wtedy ciebie, dlaczego to uczyniłeś, dlaczego się powiesiłeś. Możesz teraz mi odpowiedzieć? Nie wiem. Co? Nie wiem.
zrobiłeś? Jest tu jakieś dziecko z nami? Ale nie, to chyba to... Kobieto, jak masz na imię, bo widzę, że się odzywasz. Podaj swoje imię, kobieto. Jak masz na imię? Jest was tutaj sporo, nie? A jest z wami ten demoniczny byt, który był ostatnio? Który nas wtedy tak wyganiał? Możecie powtórzyć? Słowa wyraźnie padały. Dziękuję wam za rozmowę i za odpowiedzi. Że ogólnie... Co to kurwa było? Czyż takie jebnięcie? Tu jest naprawdę pogrzany klimat. Powiem tylko tak. No cały czas mam wrażenie, że coś mnie dotyka. Może ktoś tam stał. Ja już mam schizy, ja już nie zwracam na to uwagę, bo... Tacy byliście rozmowni przez moje urządzenie, może dotkniecie któreś urządzenie. Ja odstawię trochę dalej, może jesteśmy za blisko. Dotkniesz teraz, jak jesteśmy dalej? Dotknij, nie bój się, to ci krzywdy nie zrobi. Dotykałeś, bo dotykałeś już tego. Która to jest w ogóle godzina? 22:15. Dopiero? No, tego się pytam. No. Jeszcze mam nawet na ten zajrzeć, że spadł mój wątek. No może jednak, no, kobieto, z którą rozmawialiśmy, dotknij tego urządzenia. Tak na pożegnanie. Albo ty, Marcinie.
zdobycie. Ale wiecie, co mnie zdziwiło? Że jak zaczęliśmy słyszeć tutaj jakieś odgłosy, nie, na górze, to rekord, zobaczcie, jak szalał wtedy. No. Tak jakby coś dawało znać, żebyśmy stąd poszli. Żebyśmy uważali. Takie miałam wrażenie. Tak jakby nas ostrzegało. Drodzy widzowie, zwijamy się, bo młodzież nadchodzi, więc jeszcze też nie wiadomo, co ta młodzież chce. Co? Tak. Tak, i połowa, ale nie wiem, jak zrobić.